Angelika Wołoszańska, witam w ostatnim w tym semestrze wydaniu Camp News, w którym dowiemy się, co wrocławianie sądzą o marihuanie, pokażemy, gdzie student może zjeść oraz sprawdzimy, czym są wrocławskie sowy. Już od kilku lat na wrocławskich murach pojawiają się tajemnicze sowy, które zdobywają coraz większą popularność wśród mieszkańców miasta. Wielu wrocławian zadaje sobie jednak pytanie, czy jest to wandalizm, czy może sztuka? Sprawą tą zajęły się dla nas Gosia Wójcik i Ela Kopyto. Od niedawna zauważyliśmy, że pojawił się nowy styl. Tak? Chowają się w zakamarkach, stroszą kolorowe piórka i bacznie obserwują każdy nasz ruch. Wrocławskie sowy, bo o nich mowa, to graffiti na murach budynków. Graffiti jest w sumie dla mnie całym życiem, też wielką inspiracją. Nie mogę się kompletnie bez tego obejść. Choć sowy stały się symbolem Wrocławia, wciąż nie są rozpoznawalne przez samych mieszkańców. Graffiti. Coś na wyspie. Były. Nie, są. Gdzieś przy Nazaretankach są jakieś sowy. W sowach? A czym się zajmują? Znaczy, niekoniecznie. Wiele osób uważa graffiti za wandalizm czy nic nie wnoszące bohomazy. Jakie jest zdanie eksperta? Graffiti wywodzi się ze sztuki ulicy, sztuki buntu i sprzeciwu. Z tym, że nurty już są tak szerokie, także cenię się jako sztukę. Wiadomo, lepszą lub gorszą. Graffiti to nie tylko nieodłączny element wrocławskich ulic, ale także sztuka. Zapytaliśmy mieszkańców, co myślą o takim sposobie wyrażania siebie. Bardzo mi się spodobało te graffiti. Ale to zależy w jakich miejscach. Że mogą być, to też jest jakaś sztuka. I żeby to było zrobione też z pomysłem, a nie tak jakiś chamski bohomaz, jakiś głupi napis. Są cudowne często gęsto. To jest zniszczenie i budowli, i estetyki budowli. Graffiti poza przedstawieniem walorów artystycznych pozwala artystom na wyrażenie siebie. Sprawdziliśmy, jak prawo traktuje street art. Zazwyczaj graffiti umieszczane na wszelkiego rodzaju budynkach bez zgody ich właścicieli bądź zarządców niewiele wspólnego ma ze sztuką. Mówimy tutaj o wykroczeniu. Taki czyn zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny. Wrocławskie sowy są w sumie mega zajebiste. Gandzia, marycha, trawka, zioło. Określeń jest wiele, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Mimo iż w Polsce posiadanie marihuany jest przestępstwem, jest ona powszechnym poprawiaczem humoru. Co na ten temat myślą wrocławianie, sprawdziła Dagmara Ćwik. Marihuana pochodzi z konopi indyjskich. Nic, nie wiem. Nie zażywam tego, nie wiem nic. Jest to używka, narkotyk, tak? Marihuana to jest inna nazwa konopi indyjskiej. Używki palonej dawniej na Dalekim Wschodzie, obecnie rozpowszechnionej na całym świecie. Niewiele wiem i niewiele chcę wiedzieć o tym temacie. Zielska, ziele, zioło. To jest roślinka. To jest jakaś bylina chyba. Nie, to jest roślina. Roślina z takimi, pięknymi listkami, podobnymi do kasztana, tylko bardziej węższe i bardziej pocięte. Takie. Marihuana to wysuszone kwiatostany roślin konopi, przyjmowana najczęściej poprzez palenie. W Polsce według prawa jest zakazana. Obecnie marihuana legalna jest na przykład w Holandii, a w wielu krajach, na przykład Hiszpanii, nie jest karane posiadanie. Czy w Polsce możliwa jest legalizacja? Czy społeczeństwo jest za? Tak, jesteśmy. Jak najbardziej za. Każdy ma prawo robić to, co chce. Można pić, to i można spać, prawda? Nikomu nic do tego. Takie jest moje zdanie w temacie. No jak najbardziej. Zdecydowanie ja bym doradzał, bo to jednak jest lecznicze. Zdrowe. Uważam, że nie powinno to być dozwolone. Jak SLD dojdzie do władzy, pewnie tak. Nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne w najbliższym okresie. Jest dobrze. Więcej Mary w Polsce. Jest dobrze. Jestem przeciwna legalizacji, bo trudno udowodnić, czy to jest mała ilość, czy duża ilość, czy wolno mieć, czy nie wolno. Raczej jestem za zakazem w ogóle posiadania, używania i tak dalej, używek. Legalizacji w zależności. Różnie, niektórzy do tego dorośli, żeby tego użyć, nie wiem, bawić się, pośmiać, a niektórzy po prostu, żeby przyszpanować, a później wiadomo, co się dzieje, skaczą, to ich jakieś odkurzacze gonią. O, my jesteśmy przeciwni. Stanowczo. Im mniej osób to zna, tym lepiej dla nich. Sądzę, że powinni zlegalizować. Powinno być zalegalizowane, żeby po prostu nie było kłopotów. Tak, dla młodych ludzi zwłaszcza.
kwietniu i maju w różnych miastach w Polsce odbyły się kolejne marsze wyzwolenia konopi. Uczestnicy przebyli długą drogę, manifestując swoje racje. Jednak czy będzie to droga do legalizacji? Dla Camp News Dagmara Ćwik. Jakie jest jedno z największych kłamstw studenta? Dziękuję, nie jestem głodny. Nie od dziś bowiem wiadomo, że studenci więcej wydają na piwo niż jedzenie. Gdzie jednak możemy się udać, kiedy w końcu głód da o sobie znać? Paulina Szumlak i Magda Pilch pokażą Wam najpopularniejsze we Wrocławiu studenckie jadłodajnie. Nie samą nauką żyje człowiek i nawet student musi coś jeść. Spytaliśmy wrocławskich żaków, gdzie się stołować, kiedy liczy się każdy grosz. Jedzenie jest dobre, ceny są również dobre. Przystępne dla każdego studenta. Tak, dwa razy w tygodniu po zajęciach, albo gdy mamy przerwę w zajęciach, no to warto tutaj wyskoczyć. Ja mogę polecić zupy, bo uwielbiam tutaj zupy i za każdym razem sobie coś zamawiam, coś innego i bardzo mi smakuje. Tniemy koszty, oszczędzamy na czym się da, mężnie dźwigając wizerunek wiecznie głodnego studenta. Gdzie więc znikają pieniądze od troskliwych rodziców? Jak po sesji, to na pewno więcej na picie, tak? No tak jak teraz, no sobie no, na jedzenie więcej się wydaje. Zasadniczo lubię jadać w takich knajpach, bo jest tanio i dobrze, aczkolwiek jak mam kasę na to, żeby sobie ugotować, to ugotować też lubię. Akurat na przykład knajpy typu Miś są jak najbardziej dobrym wyborem, bo przede wszystkim możesz zjeść dobrze, tanio, dużo, no i całkiem dobre jedzenie. To już wszystko w tym wydaniu Camp News. Na następne zapraszamy dopiero po wakacjach.